Halo, nawet się nie ten. Nawet nie sprawdziłem jednej rzeczy bardzo ważnej, ale to mogę teraz szybko. Dobrze, nie ma problemu. Najpierw No sprawdzamy, co ma dobra, na pokaż, co tu sprzedaż. masz. Czego ja nie mam? U mnie każdy coś dla siebie znajdzie. I tanio. Miło. Masz. Przepraszam was, ktoś mnie ostatnio kaszel łapie. Zapominam, że mam tą kuszę do wzięcia. Nie ten, ale spokojnie. Dobra. Zagrajmy w gwint. No to zagrajmy w Jeżeli gwint. będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. Dobrze. I tutaj jakiegoś zwiadowcy dostałem. Prawda? To był state. A, to ten. Okej. Wrzucimy ich sobie, żeby wiedzieć, ile mamy potworów. Znaczy potworów, jednostek w talii Skojatel. Zobaczmy, kim on gra. No to przyda nam się ta karta z przodu. Dwóch tych mamy, to dobrze. O, sporo tych balist. Zajebiście. To ten się faktycznie też przyda. Ruch dowódcy. Raz, dwa. Na dwie jednostki. A chuj, zagrajmy. Czemu nie? Mój ruch, mówicie. Dobra, to go sprowokuję. Kto wie, co się stanie. No, widzicie? Ty kurwo, nie dodawaj sobie kart. Ajajaj. O, co ja teraz zrobię, biedny? Muszę wygrać w dwóch. Nie uda mi się wygrać w dwóch. Znaczy, mogłoby mi się udać, ale to by było wpić trudne. Myślę, gramy dwóch tych. No bo znowu, to wszystko to ja chcę wziąć na następną tą potyczkę. Dobra, wrzucamy tych koleżków. Już chuj. No przestań, stary! Co ja odpierdalam? Po co ja rzucam karty? Przecież on mnie doładowuje. Wyjeb się teraz z tego wszystkiego. Czwórkę. Mróz. No to niedobrze akurat. Ale nadal jestem do przodu. Ty pojebało cię? No pojebany jakiś. Po co on sobie robił tą różnicę w kartach? No tak, gratuluję stary, wygrałeś. Ty co za debil? To ja też sobie poproszę tam na tylną linię. A, rozumiem. To zagramy na przednią. Tej nie mogę przegrać, to jest najgorsze. Ty jesteś debilem, prawda? Ja też potrafię coś takiego zrobić, patrz. Dodamy jednej postaci, ale spokojnie. Bo zaraz. Boże, czy ty to kurwa widzisz? I pięć kart mam. No. A mam jeszcze ruch dowódcy na folteście. Te dwie. Spoko. Co tam jeszcze masz? Mgła. No to na spokojnie. Gościowi strasznie, strasznie karty nie podeszły. To nawet nie jest tak, że ja coś zrobiłem. Żebrak. Żebrak raczej nie chce zagrać. O, harpia jakaś. O, zajebiście. Idziemy dalej. Miałem coś zrobić, pamiętam. Ale nie pamiętam, kurwa, co. Chodźmy do karczmy. W tę stronę. Co ja miałem zrobić? Siodło. Pamiętam, kuszę zmienić. Chociaż i takiej, kurwa, nie używam. To jest bardzo ważna rzecz do nadmienienia.
Te rzeczy nic nie ważą z tego co pamiętam, tak. Więc spokojnie, nie bójcie się. Lepsze siodło to sprzedamy wtedy. Yuki. Potrzebne by mi były yuki, wiecie? Tak teraz myślę. Znaczy nie będę żadnych kupował, bo chuj tam. Co to za? O właśnie, o tym mówiłem. Tutaj nie było żadnego. No. O, i jeszcze karczma. O tym mówiłem, panie i panowie. Znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Właśnie zamierzam znaleźć wszystko, czego mi trzeba. Nie masz nawet kart. Stary. O, ale masz glify. Glify by mi się przydały. Razem kosztują 3000. Jednak... Co? Jeden pomniejszy kosztuje 500? Popierdoliło was tutaj, kurwa. Ale siarka się przyda. Esencja żywiołu, nie pamiętam, raczej nie. Siarka się przyda. Bywaj. Ale zobacz, czy faktycznie, czy może nie zmyślam. Eliksir nie. Odwary nie. Petardy raczej. Biała mewa była mi potrzebna. Wiśniówka. Tu zejdziemy zaraz do karczmy. I nalewka z mandragory. Ale tu jeszcze zobaczymy. O. Opina mater. Dynamater, Nostix, Nigdro. A on miał, tak, faktycznie. To weźmiemy. Kłaniam się. Ile? 3? Pokaż mi. Kurwa no, mało nie kosztują. Nawet jeżeli 2, to kiedyś na pewno mi się jeszcze przyda ten składnik. Bywaj. Co drugi przepis wymaga jego wykorzystania. Karczma jest z drugiej strony, tak. Już zauważyłem. Zostanę rzeźnikiem. Starą se trącaj. No stary, przez przypadek, to nie jest tak sterowne jak się biega. Nie, nie mam sił. No hej. Artysta? Połykacz mieczy? Nie, wiedźmin. A, to nie słyszałam. Spoko. Co kucharz przygotował na dzisiaj? O! Proszę bardzo, nalewka z mandragory, bierę. O, jak zajebiście. Wiśniówka na spirytusie. Nie potrzebowałem tego? Strynówki potrzebowałem. A już nie pamiętam. Ale zobacz. Zaraz z tobą zagram, nie bój się. Ekwipunek, nie ekwipunek. Jaki ekwipunek? Alchemia. Wiśniówka, dobra. O, jak zajebiście. I teraz karty. Mam ochotę na małą rozrywkę, najlepiej na partyjkę Gwinta. Potwory. Wiem, że to nie jest za dobre stworzenie, ale lepszych nie mam. Nie mogę wybrzydzać. Nilfgaard. Czyste niebo. O kurwa, zajebiście. 3 tych. Tego sobie zostawię, tylko jeżeli będę miał Zmień mi to. Kurwa, no nie wiem. Stenisa przerzucam, wiecie? Tak. Bo po prostu nie opłaca mi się wrzucać dodatkowej karty naszemu koledze, skoro... O, proszę bardzo. Skoro gość jest... Kurwa, skoro nie mam jak jej zdjąć, o. Wrzucę jeszcze tą i spasuję, wiecie? Chociaż może już spasuję. Myślę, 17. Nie, teraz spasuję. Będzie musiał wyrzucić przynajmniej 2 karty. Bo nie sądzę, żeby miał jakąkolwiek możliwość. O, proszę bardzo. Wbrew pozorom jest mi to na rękę. Nie zaczyna. No. Dobra, to my wrzucamy niebieskie pasy. Tak. Raz. Dobra. 2. Okej. 16 wbiłem 2 kartami. I uwaga.
3. 36 dwoma kartami. Trzema znaczy. Zajebiście. Tylko problem polega na tym, że ja muszę grać, dopóki on nie spasuje. Znaczy, czterema kartami musiałbym mi pobić prawie 30. Nie ma szans, ale wiecie jak to jest. Zdejmujemy coś. Piątkę. Później nie będziemy mieli kiedy tego użyć, wiecie? Normalnie, znaczy, dwunastka by nam zeszła do czwórki, więc... Więc nie opłacałoby nam się. O, panie, no i patrzcie. Ulewny deszcz. No, powiedziałbym, że mnie masz, ale... Ale nie sądzę. Pokażę wam. 3. Normalnie by było oczywiście więcej tych punktów, ale wiecie jak to jest. Na spokojnie. 7. Patrzcie. 13. Na kartach, które są w dupie. Przypominam. I jeszcze ten. 26. Po tym jak gość mnie próbował powstrzymać na tej linii. Właśnie dlatego warto mieć palenie w talii. A, idziemy. Widłogo. Zajebiście. Znaczy, nie wiem, nie pamiętam co to jest. Dokładnie za potwór. Ale jak widzę, że... Pobierzemy oczywiście. Niestety, jak widać, no... Trzeba będzie to robić ciągle. A eter teraz można zrobić. Potrzebowaliśmy go z tego co pamiętam. Ale to najlepiej zobaczmy. Zadania, to wyżej. Rebis. Nigdro. Aether. Nigdro, Rebis. Aether. Chwila, czego najbardziej chcę? Gwiazdę tańczącą. Ale nie będę mógł jej stworzyć jak teraz. To będę mógł stworzyć. Wyśmienitą czarcią Purhawę. Ale nie lubię czarci Purhawę. Nigdro. Robimy Nigdro. Teraz potrzebujemy jeden liść. Jeden liść klonu. Dobra. Tu mamy Balwierza. O. Idziemy albo tutaj, albo tutaj. Tylko tutaj nie chciałbym przychodzić, bo tam jest quest. Wiecie? Chociaż nie wiem, co mi to kurwa przeszkadza. Mogę go zignorować, prawda? Niby tak, ale chyba... Pamiętam, że raz miałem właśnie wykrzyknik. Go zignorowałem, uznałem. Spoko, tego gościa będą obijali 4 lata, więc mogę po prostu nie zareagować i zareagować kiedy indziej. Okazało się, że to tak nie działa i po prostu... chyba utopce zeżarły gościa. Także zazwyczaj jak widzę, że jest jakaś akcja i normalnie chciałbym, prawda, dołączyć się, to się dołączam, bo wiadomo. Chyba przestanę przychodzić. To stara zgodnica. Zimorodek. Skąd nazwa? Inspirowana poezją mistrza Jaskra. Znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? Tak. O księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Dubbie, też słyszałem. No, w każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. O, nawet nie ma, nie gracie w karty, kurde. O! Obrońcy Mahakamu, helwikańskie wsparcie. Szczerze, nie interesują mnie ty. Skojatel, nie, to są elfy. Znaczy, elfiki, kurwa, eldary. Nie. Nie ma możliwości. Dobrze, żegnam ozięble. Będzie mi tu sprzedawał nie wiadomo co. Nie pocisz się w tej płycie? Nie, nie pocę się. O, proszę bardzo. Panie i panowie, znalazłem skrót. A tutaj co? Nie wpadajmy w miejsca, z których nie będziemy się mogli potem wydostać. No co? Pierdalaj, nie.
Gość się nazywa, o kurwa. Zwany białym wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? To ja. Starczy Geralt z Rivii. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Naprawdę. Kto to był? Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Oczywiście, że tak. Chętnie obejrzę inne książki. Fauna północy. Bierzemy, bestiariusz. To też. Ja nie patrzę, ile to kosztuje. Może powinienem, kurwa. Gule i algo, gule bestie. Tak, powinienem patrzeć. Necronomicon, dobrze. Nie wszystko muszę przy... O, pis w bestiariuszu. Patrzymy. Po kolei. Tutaj widzę, że nic. Trupojady, piory, wampiry. Halo, pokażecie mi, kurwa, gdzie coś się dodało? Czy może po prostu się dodało do ty? Przeciwko drakonoidą, to ja wiem, że jest. Kurolisze. Skrzekacz? Był skrzekacz? Skrzeczek... A, nie, no, to tak nazwa własna, przepraszam. Wywerna królewska, kurwa. Hybrydy. Tak, hybrydy. Sukub, syrena. Możecie sobie przeczytać, ja to wszystko czytałem. Dlatego nie będę się w to bawił. Dobra, teraz tu nie macie jak to... Jak przeczytać cokolwiek. Gdzie mi ten Necronomicon coś niby kurwa dodał? Nigdzie mi nie dodał. Pierdoleni kłamcy. Nawet w gwinta nie grasz. Grasz w gwinta, kurwa. Stary. Masz ochotę na partyjkę gwinta? Aż musiałem przeskipować jego linię dialogową. 2 do 6 kart. Ja tu tak spierdolę. Już spierdoliłem. Co ja mówię, że spierdolę? Wysrałem się z kart jakby nigdy nic. A ty mnie jedną z Siri potrafi załatwić. Ta Siri mnie już pokonuje. Już nie myślę, już nie myślę. Już nie mam głowy do tego. Graj, no spójrzcie, to nie są dobre karty. Co? Co mi da jeden redański piechur? Co mi da jeden tutaj redański piechur? Biedna pierdolona piechota zwiększy się o razy 2. To będzie wychodzić, że ma 4. Dwie karty mi wejdą za 4. To tak jak mogę jedną kartę za 4 mieć. I nie liczyć na to szczęście, że mi się akurat dwie takie trafią. Jaki to ma sens? Myślę o tych. Nie ma sensu, żeby oni byli w mojej talii. Karty jednostek 22. Muszę mieć 22. Ale jakbym zamiast nich, bo oni i tak nikt za dużo nie dadzą. Ile oni mi mogą łącznie dać? Tutaj mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, 5, 6 jednostek, powiedzmy 7. 7 punktów. Przy dobrych wiatrach, przy najlepszym ustawieniu, jakie mogę mieć, ale to i tak mówimy o jednej rundzie. Weźmiemy kogo innego. Ciebie, ciebie. Dobra, jednego zostawimy, pierdolę. Żeby były te jednostki. No bo czemu nie? Niech będą. Deszcz. Deszcz mi się ni chuja nie przyda. To ja wam teraz już mogę o tym powiedzieć. Najlepsze karty, kurwa, EU. Czyste niebo też mi się nie przyda. Daj mi, kurwa, jakiś efekt pogodowy, człowieku. Mogę ich wrzucić więcej, ale wtedy mi będą wyskakiwały tylko efekty pogodowe. A to też nie ma sensu. Zagramy na ostatnią linię. Od razu. Poczekaj, ja też tak umiem. Dobrze się bawisz, koleżko? Bo już widzę, że zaczynasz po mnie małpować moje durne taktyki. Ja tak naprawdę... Ja nie mam pożogi w talii. To jest jedyna karta, która mi cokolwiek pali.
Akurat ją mam na ręce. Piątką wyrówna, szóstką przebije. Przebijamy. Muszę z nim teraz walczyć. Jak teraz nim nie zawalczę, to później już na pewno nie dam rady. Kurwa, już nie dam rady. Nie mam efektów pogodowych. Pierdolę, gramy na przegraną. Daj mi. Okej. Okay. Zajebiście. Oż. No to sobie było. Było sobie zajebiście. Chociaż nie. Mam... Zajebiście jest. Ty, panie. Patrzcie na to. Rzucamy tak. Tak, tak, tak. Rzucaj Siri. Siódemka, myślę. Nie warto by się teraz wycofać. Mam 7 kart do 2. Oczywiście, że warto się teraz kurwa wycofać. Wycofujemy się. Gość musiał mieć 3 karty takie na ręce, że mu się wypstrykały wszystkie naraz. Dobrze, bardzo dobrze. Chociaż on teraz może mieć kurwa wszystko, a tak to bym wiedział, że mu palę. O. Proszę bardzo. Myślę. Nie, zostawię atrapę, bo teraz atrapą albo przerzucam szpiega i wrzucam sobie 2 karty, a jemu 4, albo przerzucam sobie pożogę. Myślę, że zostawię tak na razie, jak jest. Okej. Okay. Gramy, udajemy, że się nic nie stało. O, tajemniczy elf. Się dziwię, że kurwa na 2 kartach jest. O Jezu. Aż się boję. Nie, boję się, że on ma atrapę i znowu mu dam karty. Darmowe. Gramy do przodu. Pasujesz. Wygrywam to, chcesz powiedzieć. Dobra. To my robimy tak. Nie! Chciałem atrapę! O kurwa, ale zjebałem. Nie, dobrze. Zasługuję na to, żeby obskoczyć w pierdol od tego gościa. Ja już zapomniałem, że to nie jest... Myślałem, że nacisnąłem na atrapę, bo pojebało mi się. Dobrze. 5 do 3 kart. Mam szansę, niekoniecznie mi się uda. Gość może mieć wskrzeszenie w talii. I nie pojedzie. W takim wypadku. 3 do 2. Co tam masz? Pożoga. Pali mi 2 karty. Teraz 2 kartami zrównuję się z tym gościem. Co tam jeszcze masz? Dobrze, że kurwa nie zostawił tego na sam koniec, bo bym się obsrał. O jak kurwa dobrze. O jak dobrze, tak. No. O. Pasuj to, tak. Koniec. W końcu. O. Nie chcę... Nie chcę cię więcej, kurwo, widzieć. Płatneż tu jest jakiś. Bardzo dobrze. Zrobimy sobie zbroję. Która jest? 40 minut gram. Dobrze, nie, koniec. Jakoś to zmontuję na pewno, ale chuj.